Witam Was w pierwszym filmie spod serii, w serii najlepszych routerów do filmu pierwszego z serii najlepszych routerów używanych do dzisiaj. Myślę, że warto byłoby wziąć pod uwagę routery używane do 250 zł. Więc możemy sobie przejrzeć kilka ofert na Oliksie na razie poglądowo, jakie routery moglibyśmy tutaj wziąć pod uwagę. Tutaj mamy oczywiście Huawei'a B525. Myślę, że weźmiemy go jak najbardziej pod uwagę tutaj do tego rankingu, ponieważ chciałbym, żeby jednak były to routery LTE kategorii 6, nie kategorii 4, ponieważ no to już są jednak szybsze routery niż kategorii 4. O, tutaj widzę, że bardzo fajny przypadek się trafił. Tutaj oczywiście to jest błąd, tutaj nie ma 5G. Ten router nie obsługuje sieci 5G. Podejrzewam, że komuś chodziło o Wi-Fi 5 GHz, a nie o 5G. Ale jest błąd w tym ogłoszeniu, więc proszę na takie rzeczy uważać i weryfikować zawsze ogłoszenia, jakie są. O, B535 też jak najbardziej. Myślę, że ten router można byłoby wziąć do tego naszego rankingu. I jeszcze myślę, że ze starszych routerów wezmę router E5186. Mam go, w miarę fajny router. Oczywiście B525 i B535 to są następcy tego routera. A dlaczego biorę głównie Huawei'a pod uwagę? No bo ze względu na bezawaryjność. Myślę, że routery Huawei'a ze względu na swoją bezawaryjność będą w tym rankingu najlepsze. Gdybym mógł oczywiście i byłby jakiś w miarę fajny, dostępny router Netgeara czy Fritzboxa w tej cenie, myślę, że też bym go polecił, ale jakoś nie widzę żadnych tutaj takich routerów. Jeszcze tutaj pierwszą główną zobaczymy. Myślę, że nic nie zobaczymy więcej oprócz tego, co tutaj Wam zaproponowałem właśnie. Myślę, że taki ogólny przegląd możemy sobie zakończyć na tym etapie. Radziłbym trochę uważać na to, w jakim stanie trafimy router, bo to jest już starsza konstrukcja, więc ona, te routery mogą już mieć swoje już, że tak powiem, godziny wyrobione i gigabajty przesłane i tutaj musimy bardzo uważać w przypadku tych routerów, ale jak widzę, one nadal trzymają cenę, no proszę zobaczyć, około 150-200 zł, tutaj nawet widzę, że 300. Ja wiem, to są dalej routery LTE kategorii 6 i to z gigabitowymi portami LAN, z gigabitowym portem WAN, więc wcale się nie dziwię, że routery E5186 mogą być, no bo to jednak były jedne z droższych routerów w swoim czasie, to były chyba najdroższe routery Huawei'a w pewnym czasie, jak startowały, i to naprawdę był naprawdę super urządzenia. Myślę, że możemy sobie kilka ogłoszeń wziąć, zobaczymy, jak one będą wyglądać. Oczywiście tutaj biorę pod uwagę tylko routery, które mają Wi-Fi 5 GHz i 2,4 GHz i gigabitowe porty LAN WAN. Żeby nie było, i LTE kategorii 6, czyli agregacja dwóch pas w konfiguracji QAM64 i MIMO2X2, czyli w konfiguracji dwóch anten. I tutaj o tyle fajny jest ten router, że możemy do niego podłączyć bez problemu dwie anteny zewnętrzne i one będą, w sensie on ma dwa złącza, czyli możemy jedną antenę MIMO2 razy 2 podłączyć i nie będzie problemu. Chyba że dwie antenki dookólne, ale dookólnych raczej nie polecam, chyba że macie tłumienie ścian, grube ściany, to wtedy tak. A jeżeli nie, to raczej polecałbym jedną panelową, czy tam, jeżeli potrzeba, to nawet antenę paraboliczną. Dobry, czyli nie mamy zbytniego opisu.
router z dystrybucji plusa, więc może być troszkę tutaj też akurat z dystrybucji plusa. Ja akurat miałem o tyle szczęście, że jak kupowałem router, to już nie było w salonach plusa szczęścia, bo nie szczęścia. W salonach plusa, bo go kupowałem chyba rok czy półtora po premierze. Ja kupiłem go w Computroniku i on w moim przypadku, też nie za duży opis, w moim przypadku ten router, tutaj akurat mam z dystrybucji Playa, ja miałem z tak zwanym czystym softem i nie obrędowany żadną siecią. Używany w sieci Orange. Tak jak mówiłem, 4 porty LAN, w tym jeden WAN, 2 porty telefoniczne, USB. I tutaj on ma akurat slot na karty microSIM, czyli te pośrednie takie. MicroSIM tutaj wlatuje. Tak, więc myślę, że fajny w miarę router. Jak na razie u mnie działa w domu bez zarzutu przez te prawie już 5 lat. No właściwie już zaraz będzie 5 lat od wtedy, kiedy mam ten router i myślę, że jest to naprawdę spoko konstrukcja, działa. Myślę, czego chcieć więcej w tej cenie, ale no nie spodziewałem się, że ceny na te routery będą aż tak wysokie. Bardzo się tym zaskoczyłem. I tak. Myślę teraz, że możemy przejść do Huawei P525. I tutaj ceny są, jak widać, bardzo podobne, bo Huawei P525 jest następcą E5186. Właściwie podobne parametry i można go dostać właściwie w podobnych cenach, no 200. Myślę, że 200 zł, 150-200 zł to jest jeszcze taka optymalna cena dla tego routera. Myślę, że więcej, no 220, ale myślę, że już więcej to, bo on właściwie ma podobne parametry. On ma też chyba gigabitowe porty LAN z tego co wiem. I też Wi-Fi 5 GHz i 2,4 GHz, więc no myślę, że też w miarę spoko opcja, jeżeli komuś zależy. Bo to nie oszukujmy się, ten ranking, który ja tu robię, to są routery na trudne czasy, tak? No raczej nikt, kto ma pieniądze, że tak powiem, jest w stanie wydać na router więcej, myślę, że kupi w tym momencie router albo wysokiej kategorii LTE, o co jest ciężko teraz z tymi routerami, naprawdę ciężko, jako nowe routery, albo kupi router 5G. Tutaj właśnie raczej bym się w tym momencie skupiał po kupieniu routera 5G. Albo poczekaniu i kupieniu routera z 5G z agregacją pasm. Skończyła się w T-Mobile i tu jest bardzo ważne, że jeżeli router byłby jeszcze na gwarancji, to trzeba sprawdzić, czy on jest spłacony w całości. Czy router jest już spłacony? Sprzedam B5 na kartę SIM. No w większości niestety tych tańszych routerów, niestety one opisy mają takie, a nie inne. Też plusa, o widać, był używany, jeżeli chodzi o kabel. Tutaj widzimy, on jest wykastrowany z tego jednego portu telefonicznego, ale USB jeszcze został, Kupiony w stanie plus, ma używany. No, jak widzimy, tutaj mamy naklejkę, fajnie, że podany e-mail, jak najbardziej, numer seryjny, bardzo fajnie, super. Oryginalny zasilacz router. No to wiemy, tylko że właśnie kurczę, te opisy są takie bardzo minimalistyczne, więc myślę, że i teraz przechodzimy do B535 i jak widzimy, cena dalej się zbytnio nie różni od tego, co mieliśmy w przypadku B525, tylko że te routery już będą nowsze i trzeba uważać na to, bo one są dalej dostępne w sprzedaży, żeby nie trafić na minę, czyli
na to, że sprzedający wziął router od operatora i ten router jest niespłacony, więc lepiej zawsze poprosić sprzedającego o numer e-mail i sprawdzić go u operatora, czy router jest już spłacony. Tutaj właśnie też możemy trafić na właśnie sztuki z gwarancją, tylko właśnie patrzmy, czy on jest spłacony, tak? I tutaj myślę, że też możemy kilka ogłoszeń wziąć. Myślę, że to nie będzie jakiś problem i zobaczymy, jak to z gwarancją w przypadku tych routerów. Wszedłem router, wszystko działa prawidłowo, zakupiony w sieci zimowej. I właśnie tutaj trzeba było zobaczyć, kiedy on był kupiony i podany numer e-mail, tak? Nie wiem, czy będzie czytelny, czy nie, ale można sprawdzić, to nie ma z tym problemu. Tutaj kolejne ogłoszenie. Zobaczymy. Używany są bardzo dobre możliwe wysyłka, czyli znowu nie mamy informacji o tym, czy router jest już spłacony. Tutaj ten, dobra. Mało używany. Bardzo mało używany tutaj jest. No, ale znowu nie mamy informacji o tym. O, fajnie, że jest naklejka pokazana. Bardzo dobrze. Sprawdzajcie zawsze takie routery. Ale są też alternatywne routery dla routerów tutaj używanych do tych kwoty, powiedzmy 250 zł, tak? Uznajmy, że no, mamy te 50 zł więcej, albo nawet nie mamy tych 50 zł więcej, to co można tutaj wybrać wśród routerów nowych czy też outletowych? Ja tutaj się sugeruję cenami z sieci Play, ale możecie też gdziekolwiek je kupić w podobnych cenach. Akurat w przypadku Play'a zdaje mi się, że te ceny są jednak w miarę najniższe, więc tutaj kilka moich propozycji to m.in. Huawei 4G Mobile Wi-Fi 3. Jest to router co prawda mobilny, kategorii 7. Więc nie będziemy mieli dostępu do LAN-ów, do tego wszystkiego, ale jeżeli ktoś jest zdecydowany i chciałby kupić jak w miarę jak najtańszy router do LTE kategorii 7, tutaj akurat w tym przypadku, no, ale to i tak będzie dalej agregacja dwóch pasm w QAM 64 i MIMO 2 i 2. Drugą moją propozycją jest domowy już tym razem router ZTE MF286R. Ja go chyba też polecałem w rankingu routerów do 500 zł. Tutaj, jeżeli chodzi o to, to jest router outletowy za 299 zł. I w przypadku outletu mamy 12 miesięcy gwarancji. Czyli nie 2 lata, a 12 miesięcy. W przypadku, kiedy mamy trochę więcej pieniędzy, moglibyśmy się pokusić o outletowy router B535 za 350 zł. I tutaj też mamy 12 miesięcy gwarancji. I to już jest, no tutaj mamy router na gwarancji. Co by nie mówić, nie 2 lata, a rok, ale jednak gwarancję na ten router będziemy posiadać. I jeszcze tutaj właśnie ten sam Huawei chyba, nie ten sam, E7783B w wersji outletowej za 249 zł to jest tutaj router mobilny, czyli jest pozbawiony tych funkcji, których ten, on też ma 12 miesięcy gwarancji i myślę, że to jest taki, no jakby to powiedzieć, no możemy wybierać tutaj w miarę komfortowo. I chciałbym zaznaczyć, że to nie jest film sponsorowany, tylko akurat Play ma nie dość, że właśnie routery outletowe w dobrych cenach, to jeszcze myślę, że inne routery też ma w miarę dobrych cenach i tu nie ma się co, że tak powiem, za bardzo oszukiwać.
Oczywiście linki do tych tutaj routerów będą w opisie. Nie wiem, co zrobić z routerami na Oliksie i tutaj zobaczę, czy dam je w opis, czy nie, bo być może już niektóre się do czasu publikacji filmu sprzedadzą, bo ja nagrywam ten film 17 oczywiście lipca. Masz pytanie dotyczące internetu mobilnego, światłowodu, wybor oferty, / urządzenie, napisz je w komentarzu, na maila tenodneta@gmail.com, wiadomości prywatnej na Facebooku tenodneta, Instagramie tenodneta.pl lub na Twitterze. Linki oczywiście są w opisie. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę.